Strefa Hamasa, witamy ponownie po małej przerwie. Dzisiaj gościem moim jest Piotrek Niedźwiecki, opowie nam o swojej teraz przygodzie 3x3, o kadrze Polski, o tym, czy chciał grać w ekstraklasie polskiej i dlaczego i nie gra. Różne inne wątki takie kombatanckie, też taneczne. Jego przeżycia, kontuzje i tak dalej. Zobaczycie w tym odcinku. Jego siostra zamieniła w jego żonę. Tak jest, jak to ulubieniec Piotrka Niedźwieckiego zamienił jego siostrę w małżonkę, która go mocno broni na Facebooku. Spalding jest z nami, sports.pl, 20% zniżki, kod HANAS. Mam nadzieję, że wciąż aktywny. Zapraszamy do zakupów, piłki się przydadzą, koszulki i takie różne inne rzeczy. Zapraszamy na rozmowę. A dziś moim gościem jest reprezentant Polski w koszykówce 3x3, wicemistrz świata z Hamburga U18, dominator pierwszoligowych parkietów Piotr Niedźwiecki. Cześć, witam cię. Witam cię, co u ciebie, opowiedz. No powolutku, jest właśnie po turnieju na Litwie, wygranym. Mhm. Teraz przygotowujemy się do finału Częsa w Pradze, Mistrzostw Czech. Chcemy tam pojechać i wygrać, bo tam jest do wygrania World Tour. Jeszcze nie wiadomo gdzie, bo dopiero FIBA będzie odmrażać wszystkie turnieje. Ale mówimy o reprezentacji, tak, Polski. Nie, o drużynie, ambasadorów 3x3. Ja mam coś dla ciebie, ambasadorze. Ja Jordan, ty pizda. Bardzo, ale poczekaj, ja też mam coś. O, jakie wspaniałe. Proszę, bardzo, panie Adamie. Co pan chciałeś? To dla mnie? Będę ambasadorem? Będziesz tylko, że jest sugeruj, żebym zagrał? Tylko, że wiesz, moja, to jest moja koszulka, troszkę będziesz wyglądał, ale... To dobrze, bo jesteś... ja by jeszcze bęben, wiesz, kurde, zrzucam, to się przyda teraz na treningi. O, taką dostałem. A ty później Jordana sobie tak zrobię. Dziękuję bardzo. No i co, to jest drużyna wasza? Tak, to pomysł, no opowiedz coś. Pomysłodawcą jest Michael Hicks. Był tam, był tak po turnieju w Petersburgu prosto z samolotu go tak zgarnąłeś. Tak. Nie, pomysłem jest Michael Hicks, chcemy tutaj dostać się do tych największych turniejów na świecie i w nich zostać, czyli World Toury, Challengery, chcemy ich tam po prostu zagrać dosyć mocno. Mamy ekipę stworzoną tak naprawdę z 6 najważniejszych graczy w Polsce, więc mamy szansę dużą gdzieś osiągnąć ten nasz cel. No powiedz, kto tam jest. Paweł Pawłowski, Michael Hicks, ja, Michał Samsonowicz, teraz doszedł Maciek Koperski, Przemek Zamojski i jeszcze kogoś nie wymieniłem, Thomas Davis. Okej. Okay. Tak. No i co? I mówisz, że tam już takie nagrody są poważne. Może jakie kwoty chodzą za zwycięstwa w tych wiesz najlepszych? Wiesz co, no, za wygranie w World Tour tam jest chyba bodajże 15 tysięcy dolarów już, więc to już jest taka fajna kwota. A w Polsce ile można? Ostatnio tyśka. Na ostatniej basketbali można było tyśka wyciągnąć, więc tak, spoko. A taki na największym grubasie turniej tu w Polsce dotychczas, to ty się zacząłeś interesować? To ten we Wrocławiu, który graliśmy rok temu, który wygrałem. No. Tam z Zarkiem Kobusem, Tomkiem Davisem właśnie i to żeśmy tam 15 koła wtedy wygrali, więc to był taki fajny turniej zorganizowany. Fajnie. Właśnie jeszcze w mieście u siebie, więc... Pan Adam tam chyba majstrował wtedy, czy nie? Nie, pana Adama nie było. Dobra, wróćmy do 5x5, zostajesz w UKK. Chciałeś, nie chciałeś, wiem, rozmawialiśmy, byłeś blisko Śląska, byłeś blisko, nie wiem, Ostrowa. Znaczy moja siostra i ty nawet powiedzieliście, że podpisałem. No chyba. Właśnie, ona była przekonana, że podpisałeś. Nie powiem, a ja od razu do agenta 007 i w Śląsku podpisał. No nie, nie, tam byłem bardzo blisko, ale nasze drogi niestety tam w pewnym momencie się rozeszły, nie dogadaliśmy się i jeszcze miałem tam powiedzmy parę opcji z Ostrowa, gdzie z trenerem Majewskim tam rozmawiałem, żeśmy się... Ładnie mi tam podziękował, powiedział, że tam ma na razie opcję, więc z WKK jest cel taki, że chcemy w tym roku zrobić awans, jest powiedziane, więc czemu by nie spróbować samemu wejść do ligi. Ja to rozumiem, bo to jest jakby stabilny klub, ale no, będę cię męczył o to, bo masz umiejętności, wiesz o tym, zdajesz sobie sprawę, spokojnie, nie musisz dziękować, ale że powinieneś sobie spokojnie być wyróżniającą postacią w PLK, nie chciałeś jednak gdzieś zaryzykować? Chciałem mocno zaryzykować, ale jeżeli tam powiedzmy niektóre drużyny szukały takiego gościa, który do treningu jest, no to mi to tam gdzieś nie odpowiadało. Chciałem się po prostu bić o minuty, a niektórzy mówili wprost, że... Dalej cię tak traktują. Tak, że biorą do treningu, więc nie, no nie, nie odpowiadało mi to. A druga sprawa jest też taka, że WKK mi też umożliwia to granie 3x3. I teraz na przykład są takie, zresztą sam się przekonałeś w meczu z Lesznem wtedy, kiedy przekładaliśmy mecz, że jest ta opcja taka, że jak jest reprezentacja Polski, no to jest przełożony mecz i mogę jechać bez większego problemu.
Kluby w Ekstraklasie niestety nie respektują jeszcze, mimo tego, że to jest dyscyplina olimpijska, gdzieś nie respektują 3 na 3. Przemek Zamoyski miał taki problem chyba teraz, nie? No tak, dlatego myślę, że tam też... Dlatego nie został w Zielonej Górze. Myślę, no że tak, też tam wiem. Jest jedno z wielu składowych, że... Oglądałeś jakieś odcinki? Tak. No, myślę, że wszystkie w sumie po kolei oglądałem. Oprócz ostatniego gdzieś tam z Mateo Diodowskim, bo jeszcze nie zdążyłem i z Pawłem Fajtkiem nie widziałem, ale tak to staram się gdzieś w trasach na Mazury, jak jadę 10 godzin pociągam, to mam co robić. Z siostrą oglądałeś? Tak, z żoną. Z żoną, tak? Powiedz dlaczego żoną, bo no, twój ulubieniec, pan Domaracki. Tak, tutaj stwierdził, że moja żona mnie broni w pewnych komentarzach, więc... Ale to nie żona, to siostra. Nie, tak, siostra. Siostra podpowiedziała mi taką ciekawostkę, że masz skąd ksywa mydło, twoja ksywka. A tego, wiesz co, nie pamiętam tak naprawdę, bo to już gdzieś tam się wzięło, jak zaczynałem w Górniku grać i to gdzieś, no, kupa lat temu to jeszcze. I tak w sumie parę ksywek już się przewinęło, więc nie pamiętam tak naprawdę skąd się to wszystko. Nie chcesz odpowiedzieć coś? Nie pamiętam naprawdę, bo to mówię, było gdzieś tam... Jak ja zaczynałem w Wałbrzychu, to miałem 9 lat, więc jeszcze z rocznikiem wtedy ja byłem 9-3, a ja zaczynałem z 8-8 wtedy. O kurde, bo nie było mojego, ze mną. Nie było... Dobra, no bo jesteś wychowankiem Górnika Wałbrzychu. Tak. Kogo zaczynałeś? U Arkadiusza Chlebdy. Obecnego prezesa. Prezesa, dyrektora, panującego mości. Ja jak grałem w Wałbrzychu, no to on był wtedy kierownikiem drużyny. Tak. No i co, jak wspominasz ten okres tak dorastania? Znaczy fajnie, bo tam powiedzmy przez ten czas ja tam pracowałem z 8-8, z 8-9, a przewinęłem, zanim doszedłem do swojego rocznika tak naprawdę, to przewinęłem 5 roczników starszych tak naprawdę, więc mogłem się fajnie rozwijać i przez te 5 lat, gdzie tam byłem, to naprawdę gdzieś na pewno złapałem trochę umiejętności. No i potem przyszedł trener Stasiu Kiełbik i gdzieś tam te drogi z Markiem Lesiewiczem się dogadali i wtedy przyszedłem tu już do WKK. Czyli w wieku 13 lat. To trenowałeś z gośćmi, co włosy mieli na nogach. Tak. Nie rosło. Tak. No to... Ale co, to z perspektywy czasu brzmi, że dużo ci to dało. Tak, no wiadomo, że trening ze starszymi gdzieś na pewno dużo daje. Fizyczności gdzieś tam na pewno się nauczyłem takiej, że... No i wiadomo, charakter wołżyski, gdzie ja tam lubię wyjść się pobić troszkę mocniej. Nie każdemu to pasuje, sędziom w szczególności. A zawsze taki wysoki byłeś? Tak. 211 no. To jest tak, oficjalnie, tak. Czy tak w butach? Nie, oficjalnie 211. Czyli ten wzrost zawsze był gdzieś tam twoją przewagą? Zawsze byłem duży. Nie mam zdjęć, bo bym ci pokazał z pierwszej podstawówki. No. To jak wyślesz, to... Takie, wiesz... Koledzy z rocznika grają? Twoi? W kosza? Z Wałbrzycha? Nie, Kuba Lewandowski jest trenerem w Zielonej Górze. Tam jednym z wielu. I z Wałbrzycha, tak jak powiedziałeś, trafiłeś do WKK. Kto się tam tobą zaopiekł? Trenerol Siewicz? Tak. Ja wtedy przyjechałem tutaj do internatu, na Toruńskiej mieszkaliśmy. Znaczy ja mieszkałem tak naprawdę. Chodziliśmy do gimnazjum, jeszcze było wtedy 39 na Brychnera, około 14 na... I tam uczęszczaliśmy do tego i dwa treningi, ten Rosiewicz co chwilę nas odwiedzał, mnie odwiedzał w tym internacie i tam jak ojciec tak naprawdę od bodajże do 15 roku życia, 62 lata przyjeżdżał, bo tylko ja byłem, potem przyjechali chłopaki już, Daniel Szymkiewicz, jechał, nie wiem, Filip Nowicki, nie wiem czy kojarzysz, teraz w Stanach tam trenuje, to jest... Na razie w Polsce za mało pograł, więc... No i co, tam druga liga była oprócz tym grup juniorskich? No tak. Wtedy była Piotrek Bawolski, Jaro Bartkowiak, Żożo. Żożo był. I potem był... Adam Wójcik był. Dużo tak. Się nauczyłeś od Adama? Kurczę, no powiedz, legenda tak naprawdę. Pamiętam moje pierwsze zderzenie z drugą ligą, gdzie tam Adam właśnie mi mówił, że to będzie mocne. Pamiętam jeszcze pierwszy mecz przeciwko Karolowi Pytysiowi, przyjechał gościu, ja tam wiesz, szczurek zdjęcia pewnie jakieś masz, więc gość mnie po prostu pozamiatał, ale wujowy zawsze na spokoju, że spokojnie. Karol Pytyś chyba jest bodajże największym bobasem w księdze Guinnessa, tak? Chyba tak. Coś takiego. Jest, musimy to znaleźć. Tak, to jest też ciekawostka. Tak, pamiętam, wtedy pozamiatał mnie strasznie i gdzieś... Ten Adam zawsze mówił, że spokojnie, zawsze się wszystkiego nauczysz i przez te dwa lata w sumie, tak? Dwa, trzy chyba nawet.
graliśmy tam, zawsze uczył mnie, był tak naprawdę jak drugi ojciec, że podpowiadał. Fajny facet. No a te haczyki to macie podobne, takie lewa rączka, prawa. No ćwiczyliśmy trochę. I łokietki. Trochę. Muszę jeszcze o te tańce ludowe. I jeszcze... Ała! Tak. Ała, ała, tak. Tańce ludowe były. Tak, tak, tak. Czekałem na to. No opowiedz coś o tym. Znaczy to, bo to ciekawe jest. W wieku tam powiedzmy 5-6 lat gdzieś... Zapisałeś się? Tak, zapisałem się. Znaczy ja byłem strasznie powiedzmy takim dzieckiem, które miało ADHD, nie? I to wiesz, rodzice stwierdzili, że coś trzeba robić, no i... No i zapisali mnie tam. Przez 2 lata gdzieś uczęszczałem tam. Potem przyszedł mój świętej pamięci kuzyn i stwierdził, że jest sekcja koszykówki, co prawda, jak ci mówiłem, 8-8, ale warto spróbować. No i wtedy poszedłem do Górnika, łączyłem te dwie rzeczy naraz. No i jemu się zmarło, że tak powiem, po półtorej roku. No i postanowiłem, że pójdę jednak w tym kierunku, żeby tam jednak pamiętać i żeby było fajnie, żeby koszykówka. No ale co z tym tańcem jeszcze? Tak, tak sobie nie odpowiedziałeś. No, nie, poproszę jakieś zdjęcie VHS-y. No muszę coś poszukać. 211 jak tań, a nie, bo 5 lat to nie miałeś. Nie, to było tak z 2 metry. Dobra, nie męczę. No rzecz chyba takie, nie wiem, czy to zgodzisz się, jeszcze trochę lat grania przed tą, ale jeden takich no, historycznych sukcesów, U18 Hamburg. 17. 17, przepraszam, zrobiliście wielką rzecz. Opowiedz, tak jak dzisiaj pamiętasz ten turniej. Znaczy my tam jechaliśmy tak naprawdę, jako, nie jechaliśmy tam jako faworyt, jechaliśmy tam jako drużyna atakująca z drugiego rzędu. Wiedzieliśmy tak naprawdę trenerzy Jerzy Szambelan, Tomek Niedbalski czy Grzegorz Zieliński zawsze nam to wpajali, że my mamy grać mecz po meczu tak naprawdę i po tym sukcesie, który był rok wcześniej, czwarte miejsce w Kownie, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie coś fajnego zrobić. Mieliśmy tam do udowodnienia z Serbią i z Litwą po tym półfinale i meczu o trzecie miejsce, że coś fajnego ugrać. No kurczę, no fajnie się potoczyło, że tak naprawdę właśnie koncentrowaliśmy się mecz po meczu, nie chcieliśmy nic zawalić. Ta wygrana już z Hiszpanią w grupie, która gdzieś w ogóle nas podniosła na duchu, że możemy to zrobić. No i tak już Serbów myślę, że na rozpędzie tak wzięliśmy, bo już po Hiszpanii to Serbów na rozpędzie. Z Litwinami dobrze nie zaczęliśmy, bo tam ostatnio przypomniałem sobie nawet, bo to retro co było. To... No właśnie chciałem powiedzieć, że w TVP Sport tak, puszczało to ostatnio. To nie zaczęliśmy dobrze tam, ale potrafiliśmy wrócić i na charakterze gdzieś tam ten finał zrobić. No Amerykanie to już było, powiedzmy, high level, było widać, że ostatnio z Mrokiem żeśmy liczyli, ile goście w tym momencie zarabiają, czy mieliśmy prawo wygrać. Właśnie, bo ja tak naprawdę, powiedz więcej, kto tam w tej finale graliście ze Stanami. Tam Bradley Beal wszyscy znamy, no Washington tak, Wizards. McAdoo? Jest. On chyba był w Warriors. Draymond? Draymond Green tam tak. był, tak? Andre Drummond. To z Drummondem się tak. naparzałeś. Tony Rotten. Okej, okay, Van Vilu był. No i tak w sumie tyle, tak, co pamiętam gości, którzy gdzieś tam... jeszcze na tym turnieju był w Kanadzie Kevin Pangos. Okej. Okay. No, tak to że... mocna ekipa. No i co, ale powiem ci szczerze, że jak oglądałem ten meczek, to tak czuć było od was pewność siebie, tak w ogóle silni byliście. Tak, do połowy się trzymaliśmy z nimi, to było widać, że gdzieś tam, ale no, fizyczność była taka, że goście po prostu przestawiali nas, tam był taki O'Neal się gość nazywał. Wielki, strasznie nieprzyzwoły, taki w dredach. Ale nie Shaquille, na pewno, taki w dredach, kurde, wielki, strasznie napakowany. Znajdziemy, panie Adamie. Ja przy nim to wyglądałem, wiesz, wtedy jak, kurde, hucherko tak naprawdę, i wiesz, gość po prostu nas przestawiał. Jak szło, nawet Przemek Karnowski przy nim, wiesz, tam był, kurde, gość był naprawdę, wiesz, fizycznie byli mocni. A co u Przemka Karnowskiego? Trenuje. Podobno wraca. Będzie po grał, tych kontuzjach, tak? Po tych kontuzjach podobno wraca. No zobaczymy, jak to się tam wszystko... Śląsk Wysoki szuka, może do Śląska pójdzie, czy nie? Tak, tak. No, myślę, że teraz przydałby się gdzieś. Słuchaj, muszę cię o to zapytać. Takie też głosy chodziły w środowisku, że byłeś po tym turnieju, byłeś w jakiejś tam topowej siódemce chłopaków, którzy do NBA mają się dostać. To jest prawda? Mnie też takie słuchy doszły. Doszły, ale tak. Powiedz, no bo nie, no, byłeś wyróżniającym tak, się po postacią. Po tym turnieju z Mateuszem Ponitką i z Przemkiem Karnowskim pojechaliśmy na ten kamp basketballowy Widać Borders. Tam było 78 bodajże zawodników, z czego tam wybierali do All-Star Game'u 20 gości i tam sobie cały kamp, 3 dni w Barcelonie trenowaliśmy pod okiem Pau Gasola, Marka Gasola, Jasona Terego jeszcze tam. Także, kurczę, fajne klimaty. Stoudmeier, także tam fajna opcja była.
No i tam trenerzy z NBA prowadzili jakieś tam wykłady, no i na koniec zwieńczenie był tego, ten właśnie mecz gwiazdek jakby. Ten, co tutaj... Nie, to jest w ogóle, 20, tak? Tak, to po tym U17 wybierali tam zawodników, nie, do tego kampu, więc fajna opcja, gdzieś 80 zawodników z całego świata się zjechało, więc... No i jak ty się tam czułeś? No bo... No ja dostałem na MVP meczu gwiazd wtedy, więc Mateusz Ponitka został wybrany najlepszym zawodnikiem kampu w ogóle, nie, więc... Kurde, tam pojechaliśmy na takiej naprawdę pewności siebie i muszę super. Teraz zadać takie pytanie, które często się pewnie sam sobie tak. Zadajesz, co się stało, że no zamiast no być w NBA jesteś w Polsce. Znaczy myślę, że trochę te półtorej roku gdzieś tam, które półtorej, dwa lata nawet stracone wtedy, co poszedłem dobra, nazwijmy to pseudo-Śląsku, bo się tutaj niektórzy, wiesz, obrażą. Nie narażaj się panu Przemkowi, no ja. Nie, wiesz, ale to był Przemek akurat, Śląsk pana Kolnera. Tak, pan Przemek akurat rozumie żarty i wiesz, i tu jest spoko. Poszedłem wtedy do kotwicy, no i po tym pół roku stwierdzono u mnie tą wadę. No i dwa lata wtedy już... Opowiesz o tej wadzie, no bo może... Chyba, znaczy, że było zwężenie zastawki płucnej i przerost prawej komory, którą po dwóch latach okazało się jednak, że była błędna diagnoza i w sumie to można było grać i było wszystko super, nie? Także... Czyli dwa lata... Tak. Dwa lata jako listonosz popylałem, było wszystko spoko, więc... Piernicze. No, masakra. Znaczy ja już podchodzę do tego, że to po prostu tak miało być i gdzieś tam nie myślę o tym, co mogło się wydarzyć, bo myślę, że w sumie mam 27 lat, więc jeszcze jest szansa gdzieś tam pograć i no na pewno, może coś udowodnić. Jak tak? Patrzyłem na Mateusza Ponitkę teraz z tym ze Stanami na Mistrzostwach Świata, to no chłop spokojnie by sobie poradził w NBA. No, na pewno. Znaczy większość graczy, wiesz, no, niektórzy nie chcą się pchać po prostu, wiesz, czasami być dobrze topowym graczem Euroligi. I pewne pieniądze niż tam, tak, tam nie dają gwarantowanych. Tak? I jedziesz tam tak naprawdę i nie wiesz, co cię czeka, no bo... Bardzo cię to męczyło, to, że byłeś bardzo wysoko i gdzieś musiałeś zejść na ziemię? Długo się z tym walczyłeś, czy już trochę tak, puściłeś? No to był taki czas, że gdzieś tam miałem kurde troszkę, że coś poszło nie tak i że w sumie odłożyć basket. Notabene do powrotu do koszykówki namówił mnie Arek Chlebda. Bo był taki moment, że przyszedłem do nich na trening, się poruszać po prostu. Mhm. I on mówi, ty dawaj niedźwiedź, zgłosimy cię do trzeciej ligi. Za 3 dni masz badania, akurat może wyjdzie i ten. No i wyszło, że mogę grać. I który to był rok? Kurde, 2015. Robiliśmy awans z trzeciej ligi robiliśmy drugi awans wtedy u siebie. Myśmy tam Puchar Polski zrobili, później po prostu mieliśmy taką ekipę. I ja tam zostałem wtedy na półtorej roku, bo zrobiłem ten i w drugiej lidze sezon. To był ten, co właśnie mówiłeś, nie? No kurczę, powiem ci, ciekawe masz to. Jeszcze dalej będziesz grał długo, ale to jest naprawdę ciekawe. WKS, mówiliśmy, tak, ty powiedziałeś, jaki? Pseudo? Pseudo, tak, pseudo. To było nazywane pseudo. 11-12 tak? Sezon, ponad 8 minut, 3-2 punkta, 2,5 zbiórki prawie. 32 mecze zagrałeś i 16 w pierwszej piątce. To tak wyglądało, że dostawałeś tą szansę regularnie. Trener Rejkowicz zawsze robił tak, że tak jak mówiłem, że z trenerem Niedbalskim, to jest podobnie tak, że właśnie był doświadczony gracz i właśnie ten Rejkowicz zawsze dawał mi w tej pierwszej piątce szansę wychodzenia, gdzieś tam i pokazania się od początku. Nie? A tam też w sumie nieważne było, czy zagrałem dobrze, czy nie, miałem się ogrywać i potem już mieliśmy tam na ławce Mladenowicza, mieliśmy wuja, więc powiedzmy... Skiba na jedynce. Tak, spadałem wtedy w tej rotacji już dosyć mocno, nie? Ale cieszę się, że mogłem gdzieś tam wyjść w tej pierwszej pionie. No na te minuty, co są, to no to będę pierwszy mecz w Ekstraklasie chyba graliśmy razem wtedy z Zieloną. Ale byłem nagrzany, musiałem się wygrali. Nie, tak, nie mogłem ale odpuścić. Też było na styku, tam było przez było tam w końcówce chyba Hocz trafił. No, tak. No. Ja pamiętam sezon później w Kotwicy Hocz 21 wolnych rzucał. Tak. dobra, czyli taki to był chyba twój w Ekstraklasie jeden z lepszych tak, sezonów. Tak. No potem Kotwica Kołobrzeg. Kotwica, dlaczego? Tak, bo tam nie było... Śląsk rozpadł. Nie, pan Przemek wtedy nie dostał licencji do Ekstraklasy, no. Bo wiadomo, tam gdzieś jakieś problemy były, więc ja chciałem zostać już w Ekstraklasie, jak już tam byłem i dostałem opcję wtedy z Kotwicy Kołobrzeg. Mhm. 14 meczy. Tak, bardzo fajny okres, gdzieś też wspominam, tylko tam było wtedy 3 trenerów do końca sezonu. Jakich? Bo był Tomasz Mrożek, zaczynał, potem przyjechał Mariusz Karol, ale ja już odbyłem dwóch imion, no. Jeden trening tylko z nim i wtedy była przy już imieniach. Out. No.
I na końcu cztery ostatnie mecze prowadził nie kto inny jak Grzegorz Arabas. A. Tak, Arabas prowadził wtedy cztery ostatnie mecze, z czego trzy chyba wygrał. Tak. Ale tam się ciężko gra w Kotwicy. Tak, tam się. Bardzo ciężko. No, ta hala jest taka specyficzna. No i co, też miło wspominasz ten okres? Bardzo fajnie. 14 meczyków, problemy ze zdrowiem tak, się bo wtedy no, w styczniu jakoś... Czy w grudniu przed właśnie Mariusz Karol, odbyłem tam jeden trening, ale pojechałem, tam wtedy prezes Stanisław Trojanowski, mówiłem, pojechał na badania do Warszawy, zobaczył jak to wygląda, no i dostałem wyniki to tak, i mi powiedzieli tak. Out wtedy, nie? I... Dwa lata wyjęte, tak. No ale potem tak, 13-14 to tutaj cię nie ma, 14-15 Górnik się pojawia. No to co, właśnie, co mówiłeś? To właśnie to jest to, sezon wcześniej, w połowie sezonu przyszedłem do Górnika, gdzie tam przypadkiem zostałem zgłoszony w sumie tak. Odkurzył. Tak, to prawda, no. I mogłem sobie tam powiedzmy zagrać, bo tam zostały chyba cztery mecze w trzeciej lidze i turniej finałowy z nimi, no to fajna opcja. Na lajcie to zrobić, na talencie. A potem po tej drugiej lidze, jeżeli dobrze no, wtedy to miałem problem taki, żeby się ruszać, przecież to byłem taki, wiesz... Bęben wysadził kagonito, żeby się... Tak? Jakbyś tu zaprosił teraz Arka Chlebdę, to by ci powiedział, jak ja wyglądałem wtedy. Dwie długości na piłce nożnej, gościu nieżywy. Nie? Ale sam przyznaję, że ta koszykówka 3x3 bardzo dużo ci teraz daje, bo tak, trzymasz tak, formę. Tak, to jest na pewno, tak. To jest po prostu... To też jest... Taki, ja to nazywam takim impulsem trochę, odskocznią od tego, bo jednak 5x5 jest bardziej poukładane i masz więcej schematów, gdzieś grasz, a w 3x3 masz nie dość, że 12 sekund na akcję, to jest ta akcja jest bardzo szybka, czasami po prostu jeden pick and roll decyduje o tym, czy masz rzucać, czy masz rolować, no zupełnie inna, dynamiczniejsza gra jest. Ale wiesz jak to jest, czasami takie przysłowie, co za dużo, to i świnia nie zje, ale że nie masz przesytu koszykówki, grasz cały czas tutaj, czy masz nie, cały czas... Nie, właśnie, bo to jest tak, że z tego 5x5 powiedzmy jest płynne przejście do nowego impulsu, którym jest 3x3. Czyli w ten sposób, fajnie. Tak, bo i potem powiedzmy to 3x3 jestem trochę gdzieś tam zmęczony czy coś i przychodzi okres przygotowawczy 5x5, w którym wyglądam w miarę dobrze po tym 3x3, bo jednak cały czas praca była i wykonana, więc spoko to wszystko właśnie połączyłem teraz. Z drugiej ligi z Górnika, jeżeli mnie nie mylę się, 15-16 sezon Turów z Zgorzelec. Tak. Prezesa Waldka Łuczaka, 8 meczyków, 3,5 punkta prawie i potem tym samym sezonie do Ostrowa poszedłeś. Tak. Dlaczego? Bo tam trener Ignatowicz spuścił mnie do trzeciej ligi w pewnym momencie i grałem sobie w trzeciej lidze. Jak to się wszyscy śmiali, byłem najlepiej zarabiającym graczem trzeciej ligi. No. I co? Nie, no i tam powiedzmy zacząłem się rozglądać, no bo chciałeś grać. Nie pasowała mi taka opcja, gdzieś tam może gdzieś nie dogadaliśmy się i w ogóle, więc nie będę wnikał. Nie widział mnie trener i spoko. Fajnie, że tam tak wyszło, że trafiłem do Ostrowa wtedy. To był debiutancki chyba sezon Ostrowa w awansie. Tak. Kto tam był trenerem? Trener Stretanowicz? Stretanowicz, tak. I co, pamiętasz? To bardzo, bardzo fajnie wspominam ten okres. Było całkiem śmiesznie. No. Tam jeszcze mieliśmy taką ekipę jak Srocilla, Suliński, Żurek. Więc mieliśmy tak, powiedzmy... Kaki, tak polski skład mieliśmy. Zembol. Zembol. Szpagaty robił tak, pod prycholem. Polski skład. Gościu, Mateusz Zemski, Zembol, nie wiem czy tu przyjdziesz, ale robisz szpagaty w dżinsach. Teraz ze Szczecina 3 godzinki, no może go tam ściągniesz. No, może przyjedzie i zrobi nam to. Nie, no to mieliśmy taki polski skład. Wtedy jeszcze, pamiętam, Wesoły Bus dojeżdżają do Kalisza na te 20 kilometrów na trening. Słyszałem, że strzelaliście z kul czyjś. To z twoich? To z twoich? Nie, tam był jakiś... No to powiedz, no. Otworzyły się tam drzwi, jak jechał za nami jeden z Amerykanów i się delikatnie przestraszył. Nie no, w tym busie po prostu spędzaliśmy tyle czasu. Jeszcze jak przyszedł dzień meczowy, to dwa razy tam jechaliśmy. I rakiety cały czas odpalone były. Ja pierdziele. Wesoły bus, no. A z graniem jak było? Tam... Jak zagraliśmy mecz z Turowem, to trener Stretanowicz... Pięźni wolnego. Nie, trener Stretanowicz miał jakieś takie dziwne... Jak w połowie sezonu przyszedłem, to też nie liczyłem na to, że nie wiadomo ile będę grał. No i tam pierwsze dwa mecze z Radomiem i chyba ze Stelmetem bodajże przesiedziałem. No. Tam Żurek wtedy grał. Potem przed mecz z Turowem. Trener Stretanowicz przychodzi do mnie. No. Startuje pierwsza piątka. A ja tak, aha. Nie? I z Turowem chyba wtedy 25 minut chyba pociągnąłem, bo ty dobro z nas zagrywki, to będziesz grał. No i? Poszło spoko? No tak, tam tylko przegraliśmy chyba ten mecz tam na styku jakoś. No i potem Dymek też tam był i Dymek też przyszedł do nas w tym czasie co ja. 4 mecze też na ławce przesiedział, przed mecz z Koszalinem i też pierwszą piątku na jedynce. Także tam była taka
Fajna, dziwna polityka. To sporo tych doświadczeń. Może, bo patrzę teraz sobie na te wszystkie sezony, to tak po śląsku tym pierwszym pana Koelnera i tej kotwicy, dopóki problemy ze zdrowiem, to później nie mogłeś się odnaleźć tak naprawdę. Pierwsza tak, miejsca, no, chyba, tak trochę balansowałem w sumie. Potem po turowie wróciłem znowu do Wałbrzycha, do drugiej ligi. Tak, żeśmy taki dosyć udany sezon zrobili, trafiliśmy na R8 wtedy w naszpikowaną ludźmi, kurde, po prostu z ekstraklasy i oni wtedy robili ten awans. My tam tak naprawdę daliśmy ciała w meczu z Jelenią Górą u siebie, gdzie przegraliśmy i nie trafilibyśmy w ogóle na ten R8 w półfinale, dopiero byśmy chyba w finale mogli do nich trafić. No ale słynny Łukasz Niesobski niestety. Killer Wałbrzycha jak zawsze. Ktoś wychodzi i w ostatniej sekundzie przez ręce zawsze trafi. Który z tych sezonów w Ekstraklasie tak dał ci najwięcej? Myślę, że ten w Śląsku jednak, bo tam miałem też od kogo się uczyć tak naprawdę, bo był Wujo i Mladenowicz wtedy miał i Skiba tak naprawdę na jedynce, który gdzieś tam... Miał takie granaty, nie? Mladenowicz tak, zawsze. No. I Skiba, który, no i wtedy mieliśmy też Bartka Diduszko, więc też takich fajterów mieliśmy i spoko, można było gdzieś czegoś nauczyć. No, potem w Kotwicy miałem już co prawda większą rolę mieć, no ale mówię, te problemy i tam Rafał Rajewicz potem mi ściągnęli Ty Walkera do nas. I... Dobra, idziemy dalej. 16-17 sezon Górnik Wałbrzych, druga liga, tak? Znowu tak. Na odbudowanie. MVP chyba dostałeś wtedy. Tak. Grupa D, tak? Potem z drugiej ligi, nie wiem czemu, do Siarki Tarnobrzeg poszedłeś. Znaczy tam długo czekałem, zwlekałem też trochę, szukałem pierwszej ligi, bo chciałem dosyć mocno pograć, się, żeby już wejść trochę wyżej, no bo jednak ta druga liga, nie oszukujmy się, jest dla takim, ciebie, no fajna dla młodzieży, ale no jednak bić, no Adrian Bogucki też o tym mówił, że z tej drugiej ligi jednak no, nie nauczysz się. Uważam, że ta młodzież jednak, tak jak u nas WKK, powinna grać, dostawać szansę w tej pierwszej lidze, to jest jednak taka opcja mocniejsza. Tak, no bo nie oszukujmy się, nawet w tej drugiej lidze masz, żeby nikogo nie obrazić, no ale pół amatorów, ludzie tam pracują, tak, grają, ale łączą. Wysokich zawodników tym bardziej w ogóle tam prawie nie ma. Tak, nie? To prawda. No, tak, to prawda. No nie, no jak Jaro Bartkowiak zawsze jest chętny. No. Tak, Jaro Bartkowiak zawsze jest chętny do bitki, tak? No. No i tamten sezon też w sumie w połowie sezonu, no nie tak w połowie, w końcówce sezonu kontuzja, już do końca nie zagrałem w Siarce. No i przychodzi taki moment z mojej perspektywy, że od sezonu 18-19 Górnik Wałbrzych jakby stajesz się taki, nie wiem, moim zdaniem dojrzały, jakby już pewny siebie. Znaczy wiesz co, to tak wszyscy mówią, że chyba dzieci tak zmieniają, kurde, bo to jest ten sezon, kiedy mi się dzieci urodziły w marcu. Czyli zgadza się wszystko. Bardzo możliwe, tak, bo gdzieś tam ten 18, w 2018 urodziły mi się te dwie córeczki moje, więc... Więc to też tak trochę inna perspektywa, powiedzmy, świata, postrzegania, że jednak jest rodzina i już nie można niczego tam sobie zaniedbać, więc no i wtedy też pojawiło się to 3-3 też mocno. I no świetny miałeś ten sezon w pierwszej lidze w Górniku. Tak, no wtedy tam z Olkiem Dziewą żeśmy się tam... Masowaliście tak, się. Znaczy, tak naprawdę Bartek Ratajczak i Marcin Wróbel zrobili swoje w playoffach, ale wszyscy mówili, że my się bijemy, nie? Także bo ja tam wtedy z Karolem Michałkiem mieliśmy pojedynek gigantów. Więc... No, ale to były fajne w ogóle playoffy, nie? Wtedy. Tak, no jeszcze w Wałbrzychu, kurczę, po prostu udało nam się ugrać ten mecz trzeci, gdzie kibice mogli przyjść, zresztą wiesz jak jest, no, kibice mogli przyjść na mecz ze Śląskiem na czwarty mecz, 2000 ludzi na hali, gdzie znajdziesz w pierwszej lidze, no nie ja ma. Ja pamiętam jak Pochód robił, jak ja w Śląsku grałem, graliśmy w Świebodzicach, to Pochód szedł z Podosiru. Tak. Święto, wiesz, no święto basketu, fajny sezon tak naprawdę, gdzie mało kto nas stawiał w ogóle w playoffach, my jeszcze zwieńczeniem sezonu był to, że zagraliśmy sobie ze Śląskiem tak naprawdę, gdzie nie ukrywam, że byli do ukąszenia wtedy tak naprawdę przy no bo było 2-1 chyba, tak, w pewnym momencie? Tak, było 2-0 u nich, przyjechali do nas, dostali trzeci, czwarty już niestety, brakło nam trochę sił. Klub z Wałbrzycha, co dla ciebie znaczy? Że to moje miasto jest tak naprawdę, więc nie oszukujmy się, tam zaczynałem, tam się wychowałem, więc dużo dla mnie znaczy. No, świetni kibice, świetne miasto do basketu z tradycjami, więc... Ja na Podzamczu mieszkałem, na Palisadowo. Nie, to ja w Kojarzysz? Centrum. Ja w centrum przy Osirze. To no, ty jesteś taki ten. Tak. Twardziel. Tak. No, więc... Mi mówili, że mieszkam w dobrej dzielnicy, tak, prawda? Tak. No, tam nowe blokowiska. Tak, i 5 Amerykanów audycją zbierałem jeszcze po tym. No. Stali na przystankach później, pamiętam, takie były czasy. Jeszcze na Osir miałeś daleko, nie? Bo ten... Jechałem dookoła, hop, jest 30 minut, jechałem, ale to fajnie.
A wygraliście wtedy w Świebodzicach, nie? Do Świebodzic miałeś bliżej niż na Osir. No. Ale jaki skład, z Adamem Maczyńskim tam biegaliśmy. Tak, bardzo... chyba, tak? No, ja miałem wtedy 23 lata, to wiesz, to bardzo dużo mi dał ten sezon, mimo że no, był bardzo trudny. Dobra, 2019, jesteś WKK, to jest twój pierwszy dom, czy drugi? No tak naprawdę... Czy nie dzielisz? Już nie dzielę, nie, bo to już tutaj żyję... Połowę swojego życia przeżyłem w Wałbrzychu, połowę tutaj teraz tak naprawdę. Tutaj się teraz osiedliłem, kupiliśmy dom, więc już raczej tutaj będę... Podpiwniczony? Tak, nie. Siedzimy tak naprawdę już tutaj, zamierzam się gdzieś osiedlić, ale też zamierzam gdzieś jeszcze pograć, żeby uciąć tam wszystkie dziwne komentarze. To jest tak naprawdę to, że się osiedlam tutaj, to nie znaczy, że nie chcę nigdzie wyjechać. Na pewno gdzieś... jeszcze dopóki dziewczynki typowo nie idą do szkoły, no to możesz chciałbym jeszcze gdzieś ruszyć. Albo zrobisz sobie awans tutaj. Zrobimy. Nie zrobisz, bo to tak wiesz. Zrobimy awans. No dobra, nie zapominaj co o kolegach tak, i o trenerze. O trenera Niedbalskiego chcę cię zapytać, jakim jest człowiekiem, jakim jest fachowcem, jak sobie go. Znaczy na pewno my mamy doświadczenie, mamy współpracę ze sobą z tych kadr wszystkich tak naprawdę, więc my się znamy długo, wiemy, no, czego możemy od siebie gdzieś tam wymagać. Na pewno stawia na to, że mamy tak, my na boisku doświadczeni gracze mają wolną rękę. Wiemy, co mamy robić, ufa nam bardzo i to jest na pewno na plus. Młodzi na pewno ciężko pracują, muszą czekać na swoje szanse i to jest powiedziane oficjalnie, że jak jest wypracowany rzut, to masz go wziąć, ale jak jest głupi rzut, no to żegnamy się z boiska. Masz jeszcze jakieś takie anegdoty, wspomnienia z trenerami? Nie, chyba nie. Bardziej... No tak, nie, załaduj sobie, coś w czaszce. Nie, musiałbym coś przypomnieć sobie, ale myślę, że... Powiedz mi, bo w tym roku byłeś królem strzelców, liderem, byłeś w zbiórkach, chyba w 19 roku, cały czas bloki, tak, zbiórki, tak, cały tak, czas tak, kosisz. Tak. Myślisz, że w tym roku była realna szansa? Prawdopodobnie byście się spotkali chyba z Górnikiem, nie? W finale. Tak myślę, że tak. Myśmy tam złapaliśmy zadyszkę na koniec sezonu, tak. więc byliśmy spokojni o to, że wróci to wszystko. Zresztą wy nas tam mocno zbiliście. Bo wyjechałeś na 3-3. Po tym przełożonym meczu. Więc mieliśmy tam 3 mecze porażki i tam zostały jeszcze nam 2 mecze wtedy z Kłodzkiem i z Łowiczem na koniec sezonu. I tak naprawdę play-offy, więc wiedzieliśmy, że wrócimy do tego, żeby... Bo Górnik jeszcze nie chyba nie złapał tak naprawdę jakiegoś doła chyba w tym sezonie, czy nie pamiętam. Nie wiem, czy tam Krosno, jak pojechali, takie turnieje mieli też tam, tak, że chwilę mieli taką zadychę. Ale nie tak, że 3 przyjęli z rzędu. Nie, chyba nie. W papę. No, więc my tam przyjęliśmy powiedzmy 3 pod rząd, ale wiedzieliśmy, że to musiało przyjść, bo to nie może, dobrze nie przyszło w play-offach, tylko w sezonie. I tak naprawdę to zakończenie ligi trochę nam pokrzyżowało plany, no bo... Nawet jakby zakończyli to po sezonie, no to mielibyśmy srebro, tak to zostaliśmy z brązem, nie? Więc mieliśmy mecz mniej i nie, jakby rozliczyli jako porażkę nawet, no to zostalibyśmy ze srebrem wtedy, nie? Mhm. Jakie masz cele na ten sezon? Znaczy, no... Żeby nie odwołali. Na pewno, no, żeby zdrowie było przede wszystkim, tak? I no, co, no, mówimy tak naprawdę głośno o tym, że tam chcemy namieszać trochę w lidze, no zobaczymy tak naprawdę jak to pójdzie, chcemy mecz po meczu sobie dobrze grać i mamy młodych, utalentowanych chłopaków, gdzie tam wchodzą do ligi, więc no zobaczymy, no będziemy się na pewno mocno bili o to, żeby namieszać troszkę w lidze, bo ten Łańcut się zbroi na nas. Właśnie, Łańcut, Słupsk, ktoś jeszcze? Nie wiemy co z Wałbrzychem, Kotwica. O właśnie, nie można o Kotwicy zapomnieć. Tak, no też jest tam tak... Różnie. Mamy konkurs. 5 prawą, 5 lewą, 3 zobra. Weź, musimy. Ty faktycznie, żeś to nabił. No, nabita jak PKS do Lichenia. Zapik, doping. Czekaj, rozumiem, że mam schować. Schowaj, bo jak chlapnie. Kurde, kibicuję ci, wiesz, bo uważam, że masz predyspozycję, żeby pozamiatać tą ligę. Znaczy, tak, może w tym roku też chciałbym to... gdzieś tam mocno się pobić o to, żeby, bo jeszcze chyba nikt nie obronił MVP ligi i w sumie... Jak już zostaje, to fajnie by było gdzieś tam powtórzyć to, nie? Że... Dawaj, dość słodzenia, jedziemy. Dobra, czekaj, prawka, tak? Prawą. Aha! Młoda mówiła, że będzie ciężko, ale... Musisz rozgrać nadgarstek. Aj, tamczan nie przejmuje sobie, mękę kiś musisz. Widziałeś? Jeden. Oho! O Jezus! Jeden. Lewą. Panie Adamie, ja będę liczył. Możesz pan iść. Oho. 0-2. Oho. 0-3. Co?
Co? Jak chcesz. O, dziki zachód, lasca. I tapczas jeszcze. Tak, dzikim zachodem. Dwa. Poczekaj, popana dam taką wodzianką będzie. Tak, trochę tu przejechaliśmy. Może się spotkamy za jakiś czas. Powiesz, że w lidze będziesz tam. Będziesz. Czekaj, mu młoda trzy trafiła, więc podziarzem to poprawił. Jak się Czekaj. O, popatrz, niedźwiedziem, gdy ci przeszkadzał. Dobrze. Patrz, to jest miś na miarę naszych możliwości, panie Adamie. Aha. O Jezus. Nic nie udało się. Dzięki, misiu. Trzymaj piłę. Daj misiowi ten. Słuchaj, mamy pytania od kibiców. Aha. Nie ma pytań od... Ulubieńca. Że ja pana Domarowskiego ja też pozdrawiam, bardzo w porządku jest. Tak. No, wyskoczyło na Marcina Gortata. Czy uważasz, że wykorzystałeś hype po słynnym medalu i sukcesie? Myślę, że nie. Myślę, że troszeczkę nie wykorzystałem tego momentu i trochę problemy zdrowotne też mi na to nie pozwoliły, żeby... Ulubiony klub i koszykarz z NBA. Warczaka z Priv. Wiesz co, chyba LeBron James tak naprawdę jest wszechstronnym graczem i Los Angeles tutaj. Lakers jestem, zawsze byłem kibicem. Miałem nawet, pamiętam w Wałbrzychu takie pierwsze, nie wiem czy pamiętasz, enduany żółte takie. O Jezus. Były. Ale to żółte, bo... Banany takie. Bo się z już nie, były żółte, wiesz, takie, nie wiem czy się świeciły się takie, te, to moje pierwsze buty były. Banany and one, sklejne panie Adamie. Banany and one. Takie żółciutkie były, piękne, pamiętam. Ktoś pyta, od Drozdowicz pyta, ulubione buty do grania to te banany żółte? Nie, chyba Hyperdunki, te jedenastki są, nie, jedenastki chyba tak, te lowy są po prostu wygodne strasznie i ubieram je i są zawsze dopasowane, nie trzeba ich rozbijać i są spoko. A Jordany ten, retro? Nie. Ja mam jednego fana Jordanów, Marcin Rzeszowski, wiesz, który po prostu wszystkie Jordany ma i ja nie mogę, po prostu zaraz Achillesy palą się. No to prawda, albo pięta. Lewy Answer pyta, czemu nie chciałeś zagrać w tym sezonie w Ekstraklasie? Ja już pytałem o to, ale... Chciałem, ale nie układały się tak drogi, jakbyśmy chcieli i od razu powiem tutaj, że nie chodziło tylko o pieniądze, żeby nie było zaraz dziwnych niedomówień. Po prostu nie wyszło. Trenerzy mieli jakąś inną opcję. Poza tym też ta pandemia chyba trochę zmusiła trenerów do pozostawienia takich zawodników sprawdzonych i udowodnienia czegoś w tym sezonie, więc też jest tak. Czy miałeś oferty z PLK? Jeśli tak, to czemu zostajesz na kolejny rok w pierwszej lidze? Nie, no miałem oferty z PLK, ale mówię tutaj... Śląsk, Ostrów. Ostrów. Toruń był chwilę na tapecie gdzieś tam. No i tak naprawdę w sumie z takich konkretniejszych to tyle. Czemu nie grasz PLK? To już było Basket Live 33. JJ Cool 90. Czy uważasz, że popełniłeś gdzieś błąd w karierze, skoro z legendarnej kadry U17 trafiłeś do pierwszej ligi? Takie jest pytanie. Znaczy ja myślę, że to sprostuj, no. Wiele błędów gdzieś tam mogłem popełnić w swoim życiu, ale myślę, że bardziej pokrzyżowało mi to, że dwa lata nie byłem jednak zdrowie w basket. Po prostu, tak, no. Zdrowie, no nie, niestety nie. Uważam, że pierwsza liga i tak jest okej i to, że w ogóle jestem z powrotem, to już jest dla mnie jakiś tam sukces i jakoś nie myślę o tym, co może się wydarzyć później, bo nie wiadomo jak ze zdrowiem, więc mam takie doświadczenie, że no tak, nie pozwala mi o tym myśleć, że o kurde, będę w NBA, tylko na razie spokojna głowa. No. Przeszedł kontuzję albo miał problemy zdrowia. No wie, tak, no, jak nie macie dwa lata i nagle wracasz, no to też nie nastawiasz się, że zwojujesz cały świat od razu, tak? Stachu Anwil pyta, jak się czułeś, gdy debiutowałeś w reprezentacji Polski? Bardzo fajne uczucie, no, tym bardziej, że gdzieś tam nie robiliśmy sukcesy w pierwszym roku, zrobiliśmy sukces od razu, wtedy czwarte miejsce Mistrzostw Europy Młodzieżowej, potem Wicemistrzostwo Świata, potem szóste miejsce Mistrzostwa Świata z rok starszymi, gdzie Valenciunas nas grał, potem to szóste miejsce we Wrocławiu, także my byliśmy tak, że zawsze byliśmy w tym topie, tak, więc to było spoko. Nie dane mi było zadebiutować, byłem w szerokiej u Dirka Bauermana, byłem w szerokiej kadrze Polski, no ale wtedy się zaczęły te problemy z serduchem, no i teraz to jest... takim, kurde, ważnym dosyć wieku, tak, nie? Tak, i teraz jest super okazja zagrać w kadrze Polski 3x3, gdzie można się pobić fajnie i... Bo ty masz agenta?
Tak. Jakiego? Beata Tyszkiewicz-Krupska. A, nie. Pani Beata Tyszkiewicz. Tak. Kiedyś tak. do mnie dzwoniła dawno temu. Tak? Ale to wiesz, to nie wiem ile lat miałeś wtedy. Minus, to jest 20 lat miałeś, 19. No, musisz się przestać, że taki stary jesteś, dobrze? No, no trochę dziadzia. Już mam. Dziadzia jeszcze może. W którym europejskim klubie chciałbyś grać? Rupert Żółw. Znasz Rupert Żółw? Nie. Ja też. Wiesz co, chyba nie mam jakiegoś takiego wymarzonego klubu. Myślę, że właśnie sytuacja taka, że krok po kroku sobie gdzieś tam realizuję to, co chciałbym robić. Zobaczymy tak naprawdę. Może powiem tak, w takim klubie, który bym nie chciał. Bardzo najprościej. Rozważasz powrót do Wałbrzycha? Miałeś jakieś propozycje od zarządu Górnika? Krzysiek Błaszczyk. Na pewno chciałbym gdzieś tam kiedyś zagrać i bo zawsze to jest dla mnie fajne miejsce do grania. W tym roku myślę, że tam stawiałem na to, żeby utrzymać ten skład, który mieli, więc podejrzewam, że Damian Cechniak i ja no gdzieś tam byśmy się wykluczali trochę, bo o minuty byśmy się musieli... Ale możesz i grać czwórką. No, mogę też, i grać czwórką, ale... Trójku no to, masz, możesz rzucać. No, więc myślę, że na razie tam trener Grudniewski chciałby, żeby utrzymać ten skład, który tam mają. Czekaj. I o właśnie, Magic Air, bo pyta, jaka jest różnica finansowa między najlepszym zawodnikiem w pierwszej lidze a ławką? Spora może być. Nie no, biorąc pod uwagę, że nasz klub jest oparty na młodzieży, no to jest czasami przepaść tak naprawdę, bo my dajemy szansę tak naprawdę młodym. Tutaj mamy paru doświadczonych zawodników, z którym tak naprawdę, no jak się mówi, płaci się. A młodzi muszą, tak jakby jest taka stara filozofia, że muszą sobie zapracować na pewne rzeczy. Za 500 jak Kamil w pierwszym sezonie. Na 4 lata. 500 miałeś? No, Skiba 600 miał w pierwszym sezonie. Ale wtedy to było, wiesz. W Eurolidze. Teraz to jest śmieszne. 500 to byłeś królem, ale ja królem miałem 16 kuchni. Lat czy 17. No, no chłopie, zapiekanki jakie tanie były za złotówkę w no. I Grześki, i się jechało, ty. Glazy, Glazy 88, znasz? Nie. Myślałem, że koledzy piszą. Dlaczego zrezygnowałeś z tańców? No to już powiedziałem, że tam... Musimy go wkleić tam, go, jak się tańczy głowę jego. Świętej pamięci kuzyn mnie do tego namówił i tak potoczyło się, że nie ma go z nami, więc został basket i w sumie nie żałuję. Stanął Stanek. Jaka atmosfera panuje w kadrze 3x3? Od ilu lat gra pan w kosza? Zacząłem w wieku 9 lat, czyli już prawie 18 lat. Jestem w baskecie. A 3x3 jest taka, te treningi zupełnie inaczej wyglądają. W 5x5 nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby grała muzyka na treningu, żeby była luźna atmosfera. 3x3 to jest raczej taka koszykówka właśnie szybka, zresztą Kamil zderzyłeś się na parasolu jak graliśmy. Niesamowita skuteczność chłopaków naprawdę. Tak, ludzi, którzy byś nie powiedział, że... Nie, że nie ma takiej... Tak i to jest zupełnie inne widowisko przy muzyce, tam nie możesz też mieć trenera, więc polegasz tak naprawdę na chłopaków, którzy nie możesz spojrzeć na trybuny, bo to od razu jest techniczny. Nie możesz spojrzeć na trybunę trenera, żeby coś podpowiedział, więc jesteśmy tylko tak jakby w czwórkę i sami musimy sobie poradzić. Ale fajne jest, bo każdy jest aktywny, każdy jest w grze, nie ma tak, że tak, jesteś, tak. Który... To jest, jesteś, tak naprawdę, każdy jest potrzebny. Tak naprawdę co martwa piłka jest zmiana, bo zawsze może być taki moment, że masz nagle półtorej minuty grania na tempie takim, że po prostu cię odcina i musisz gdzieś faulować. Jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Dlaczego akurat ten sport, a nie inny? Pozdrawiam Marcele KZS. No odpowiadałem już gdzieś tam. Ale odpowiedz Marcelkowi, na tak, żeby ten kuzyn mnie namówił właśnie do grania i tak pozostało to już do tego, że jest basket. Bart Czysi, czy wspominasz, jak wspominasz Mistrzostwa Polski w 2010 roku we Wrocławiu? W finale jako faworyt WKK przegraliście z drużyną... Zielona Góra, no. Zastal. Jak to wspominasz? To chyba jakiś Bart, to może z Zielonej Góry. No, cenne doświadczenie u siebie na hali, kurde, po prostu szliśmy jak burza, jedyny mecz w sezonie, który przegraliśmy, to był właśnie finał, więc tam chłopaki też wzmocnieni byli, wtedy Filip Matczak był w tym, Tomek Gielow w zespole, a tak naprawdę załatwił nas gość o nazwisku, którego dzisiaj pamiętam i gość nie gra, Andrzejczuk. Gość wyszedł i tam chyba 5-3 zaaplikował. Tak. Dzisiaj już nie gra. Tak, z ławki, ale medal złoty jest i jest fajnie. Tak? Kuba, nie czujesz się na siłę, jakby spróbować gry w PLK? Czujesz? Czujesz się, tak. MX Zając, jak wspominasz ostatni sezon spędzony w Wałbrzychu? Bardzo fajnie. Mieliśmy bardzo fajną ekipę, która gdzieś tam biła się o te cele. Taki mieliśmy playoff postawiony. Chcieliśmy troszeczkę więcej namieszać, no ale jednak
Brakło nam siły, ale na charakterze zrobiliśmy playoff i tak byliśmy mocno zadowoleni. Miro Prominence. No goście mają takie ksywy. Dlaczego nie podpisałeś kontraktu ze Śląskiem na nadchodzący sezon, jeśli była taka oferta? Pomidor. Nie, no po prostu tam gdzieś z trener nie widział mnie w tym jednak zespole. I już. I już, tak. Luci Big, tak? Dobrego Pornola. To ja Luciana to akurat, Luciana to wiem. Znasz? Tak, no ostrowski pizzerman, no co ty. No, a to wiesz co, to ksywki to tak. Sprint pizza. A, sprint pizza, no, to wiem. Panie, już, no. To trzeba mówić, że sprint. Ale ksywa dobra, potężna. Najlepszy kuchcik, jakiego znasz na Ostrowa, pozdrawiam. Luci Big. Sprint pizza. Rupert Żółw, jakie masz hobby poza koszykówką i tańcem? Znaczy teraz obecnie to dzieci. Mój hobby jest dzieci. No. A tak to nie, no jakieś tam seriale staram się gdzieś wyciszyć po tym całym harmide. Myślę, że klany oglądasz. Na pewno. A co oglądasz? Wiesz co, to zacząłem teraz w końcu Last Dance oglądać, bo nie miałem na to czasu. I postanowiłem sobie, że obejrzę, jak wszystkie odcinki wyjdą. No i tak... Zatrzymałeś się na drugim, tak? Tak, trochę mi to zajęło, ale odkopuję. Ja. Musisz koniecznie to obejrzeć. No oglądam, no. Ale to nie są twoje czasy. Twoje czasy to co to? Co to za RNBA? Kto to będzie? Kobe? LeBron? Kobe, tak. No, mówię wtedy, Lakers, wyjmiałem pierwszą koszuleczkę Kobiego właśnie. Ósemeczkę i żółte banany wtedy do grania. No musimy znaleźć te żółte banany. Rupert Żółw pyta, jakie są zarobki w polskiej lidze, ile dobry zawodnik może zarobić na miesiąc? No, mniej więcej. Mniej więcej, to zależy ile klub da. Ja jestem, zawsze jak tam kluby do mnie mówią, to ja zawsze mówię, że jestem bezcenny. A kwestia już taka negocjacji tak naprawdę. No bo... Kurde, to kiedyś tam były jakieś ranki, to goście potrafili naprawdę z baniaka zarabiać za sezon. W pierwszej lidze te zarobki są takie, uważam, że jak na poziom tej ligi są w miarę wysokie i te zespoły są profesjonalne gdzieś tam w miarę. No w Ekstraklasie wiadomo, poświęcasz więcej czasu na to wszystko, więc te zarobki automatycznie idą w górę, chociaż... Przyznasz się, że czasami lepiej się zarabia w pierwszej lidze niż w Ekstraklasie. No tak, to prawda. Jeżeli jesteś topowym graczem pierwszej ligi, to na pewno te... Dlatego też ludzie wolą... Panie, na szczycie sobie zrobiliście. Tak trochę sobie jaja sobie liżemy, nie? Ale nie, no gadamy, no bo... No ale tak jest, no bo no tak, chłopaki to prawda, schodzą. Zszedł Fliger, zszedł Tomek Ochońko. No i teraz, wiesz, no szukają tak naprawdę, w Ekstraklasie szukają... Z całym szacunkiem wolisz być w UKK niż w słabszej drużynie w PLK. I siedzieć na przykład jeszcze na ławce, bo przegrywasz rywalizację z Amerykaninem, który przyjeżdża za dolary tak naprawdę To jest prawda. W którym klubie NBA chciałbyś grać? Ale nie, w Lakersach. Nie. Antonio Banderas czy Agustina Gurola? Antonio Banderas. Oż ty. Dobra. I młoda się teraz załamie, bo zadała pytanie i nie zadałeś go. Ale chyba dzisiaj to zrobiła dopiero, więc ma pecha. Chciałaś odwiedzić za to jeden na jeden, wiesz? A co ty masz, jaki masz plan na siebie? Poczekaj, zaraz znajdę. Jaki mam plan na siebie? No jak skończy się granie? Wiesz co, teraz jestem... Zaczynam się bawić w trenerkę. Przejąłem taki zespół w amatorskiej lidze, w Dalku. Szukamy graczy.pl. No i tam gdzieś testuję, zresztą, nie wiem, Skiba też poszedł tym torem. I tam parę sparingów żeśmy rozegrali jako trenerzy między sobą, więc... Skiba Tukany. Tak, a ja ale szukamy graczy. Tukany dzisiaj nowego trenera mają, bo Skiba w Dąbrowie, Karol Szpyrka będzie trenerem Tukany. Karol Szpyrka będzie, no to muszę do niego zadzwonić o sparing od razu. No. Tak, bo to... Tak. No i próbuję gdzieś tam, myślę, że to będzie taki kierunek mój. W Wałbrzychu gdzieś tam też miałem młodzież. Naprawdę? Przez chwilę miałem młodzież wałbrzyską, potem Glapa to przejął, jak ja odszedłem. No zobaczymy. No. Papiery masz wszystkie. Dopiero zaczynam robić gdzieś tam tak już poważnie. Zastanawiam się, żeby zrobić i jakieś szkolenia. Fajnie właśnie być w takim klubie jak WKK, bo na pewno doświadczenie jakieś takie będę mógł sobie zebrać. No tak, jest to grup młodzieżowych, to jest tak, co robić. Tak, no, nie, no śmieję się, że 100, ale jest no będzie, będzie, tak? Bo to teraz mamy, teraz sam oddaję moje dziewczynki, bo mamy grupę od 3 do 6 lat taką zrobioną.
Kurde. Zajęcia. Wiadomo, że to nie są typowo koszykarskie. No, ale żeby się poruszały dzieci. Tak. No. A propos tego Dalku i tej ligi amatorskiej, Robert Skibniewski, jak mi opowiadał, to jest ciekawe, że chłopcy, faceci, którzy no, nie grali zawodowo, chcą poczuć się jak tak. zawodowcy. I oni za to płacą pieniądze. Takiemu Skibie, nie wiem czy tobie. Tak, to prawda. No. Żeby się poczuć tak jak na treningu w lidze na przykład. Tak, tak. No, to jest bardzo fajne. Trzymamy gdzieś tam jakąś tam dyscyplinę. Ustaliliśmy sobie na początku, bo się zapytałem, czy chcą grać jako drużyna amatorska, czy chcą poczuć trochę profesjonalnie. No i wszyscy byli na tym, że profesjonalnie. Słuchaj, mamy nawet motoryka tak naprawdę. Przychodzi motoryk w poniedziałek i robi normalnie zajęcia motoryczne z nimi, więc oni przychodzą z chęcią. Skipa i brzuch. Nie, no tam razem współpracuję z tym Kamilem Węcławem, który był w Śląsku w tamtym roku, więc on to jest tam... fajne, że oni chcą naprawdę... Kurczę, i z taką zajawką przychodzą na te treningi i wszystko jest tak spoko. Nie? Siostra, z tego co widziałem, zapytała się tylko, skąd ksywa mydło. Tylko tyle zobaczyłem. No to niestety nie pamiętam. Dziękuję ci bardzo. Dzięki Powodzenia, bardzo. Do zobaczenia. Zobaczyliście odcinek z Piotrkiem Niedźwieckim. Otworzył nam się... Myślę, że całkiem fajnie, powiedział dużo ciekawostek, wciąż sporo grania przed nim, zobaczymy jak mu pójdzie realizacja. Kolejny zawodnik blisko NBA. No realizacja, Zbyszek Białek też był na kampie w Lakersach bodajże i pod nogą Danki dawał, tak wielu się otarło NBA, ale on miał naprawdę, Piotrek Niedźwiecki, no spory talent, no bo grali i Mateusz Ponitka wspominał i Karnowski. Każdy ma swoje przyczyny, dlaczego się tam nie dostał. Mój taki kolega z osiedla zawsze mówi, że kolana, zawsze kolana to nie dały rady, za dużo ćwiczył nas ciężarkami na kostkach i piwerko. Także może, nie mówię w ich przypadku, nie, ale to zawsze blokuje karierę wszystkim tym wymiataczom na osiedlach. A tak na poważnie... Polska myśl szkoleniowa? Nie, za daleko idziesz. Po prostu no, tak im się potoczyło. Piotrek miał problemy ze zdrowiem przede wszystkim w ważnym momencie, kiedy się rozwijał w Ekstraklasie i zaczął sporo grać gdzieś tam, tak jak opowiedział, były problemy. I panie Adamie, co Spalding jest z nami. Zapraszamy na sklep, ty ładnie tu wkleisz wszystko i zapraszamy za tydzień. Jest babunia, wytapczan.